Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega emerytów i rencistów przed oszustami. W ubiegłym tygodniu na jednym z łódzkich osiedli pojawiła się kobieta, która podawała się za pracownika ZUS. Niczego nieświadoma 80-letnia rencistka wpuściła ją do domu i udostępniła swoje dane. Seniorka obawia się w tej chwili, że jej dane mogą zostać wykorzystane w nieprawidłowy sposób i poinformowała o tym fakcie pierwszy oddział ZUS w Łodzi. Na odcinku renty znajdują się dane dotyczące imienia, nazwiska, adresu świadczeniobiorcy, numeru świadczenia, wysokości wypłacanej kwoty i daty ostatniej wypłaty. Na szczęście samo podanie wskazanych danych nie jest wystarczające do zmiany dyspozycji wypłaty świadczenia. Prosimy o rozwagę przy wpuszczaniu obcych osób do domu. Sytuacje, w których pracownik ZUS może zjawić się w domu ubezpieczonego, dotyczą tylko kontroli płatników składek, którzy siedzibę swojej firmy mają pod domowym adresem, i kontroli zwolnień lekarskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pragnie przypomnieć, że nie wysyła pracowników do domu świadczeniobiorców w celu spisywania danych lub wypełniania wniosków. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych apelują o ostrożność. Dla Wiadomości Dnia Ewa Witkowska.